Om jnana timirandasya janagana salakayam chakshur smritam jena tasmai shri gurave namaha shri chaitanya manavistam shapitam jena bhutale svayam rupa karamaya dadati sa parantikam shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadha shivasari gaura bhaktivindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vishali is here. What did you do to your hair? What was my hair? I cut a little bit. Okay, chapter 2. Canto 1, text 17. Srinvatasva kata krishna punya shravanam kirtanam vidyantosti hiyabhajani vinoti surit satam. Sri Krishna, this is the personality of Godhead, who is the Paramatma in everyone's heart and benefactor, the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee, who has developed the urge to hear his message, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Czytamy Śrimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 2, tekst 17. Sri Krishna, osoba Boga, który jest paramatmą, duszą najwyższą, w sercu każdego i dobroczyńcą prawdobądnego wielbiciela, oczyszcza z pragnienia materialnej przyjemności serce bhakty, który rozwinął pragnienie słuchania jego przekazów, które same w sobie są pełne cnót, kiedy właściwie słuchane i intonowane. This is a very important verse. It shows how liberal Krishna is. He's ready to accept everyone. Only qualification. We have a little urge to hear about him. To jest bardzo ważny werset, pokazuje, jaki Krishna jest wspaniałomyślny. I on akceptuje każdego. Jedyną kwalifikacją, jaką musimy posiadać, to chęć, żeby słuchać o nim, osiągnąć go. But in a Kali Yuga, manda sumanda mataya, everybody is lazy about spiritual life. So even if we tell them, please come, it doesn't cost you anything. Just listen to this message. They say, oh, no, I'm busy. No, I have to do this. No, I can't do this. So this is the unfortunate condition we faced with here. Ale niestety w Kali Yudze mamy bardzo nieszczęsne warunki, ponieważ każdy tutaj jest mandasmanta Mateo, jest bardzo leniwy. Nawet jak my mówimy, że proszę słuchaj tego przykazu, on mówi nie, ja nie mam czasu, jestem zajęty. I to jest bardzo nieszczęśliwa sytuacja. But at least we should understand that Krishna has made it very easy for us. All we have to do is lend an attentive ear, and then very quickly we'll become pure devotees. Ale powinniśmy zrozumieć, że Krishna jest dla nas bardzo łatwo dostępny. Jedyne, co musimy zrobić, to nadstawić nasze ucho, by słuchania o nim, by słuchać o nim. Here we see Krishna is using the word truthful devotees. If we try to Krishna to teach Krishna, it's not possible. I tutaj Krishna używa słowa prawdomówny wielbiciel. Jeżeli my staramy się oszukać w jakiś sposób Krishna, to nie będzie możliwe. But that tendency is there. We think that we can cheat and get ahead in that way. Ale ta tendencja tam istnieje. Myślimy, że możemy oszukiwać i pójdzie nam to, że uda nam się po prostu z tym uciec. Find a shortcut somehow that we don't have to work so hard to achieve. Znaleźć jakiś skrót, żeby nie trzeba było tak ciężko pracować, żeby to osiągnąć. Report. The message of the personality of God and Sri Krishna are non-different from him. Whenever, therefore, offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord himself. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshastaka declares clearly that the holy name of Krishna, that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord, and that he has endowed his innumerable names with the same potencies.
There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound. But unfortunately, we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. Znaczenie. Przekazy osoby Boga Śri Kryszny nie są od niego różne. Gdziekolwiek zatem ma miejsce wolne od obraz słuchanie i gloryfikowanie Boga, musi to być rozumiane w ten sposób, że Pan Kryszna jest tam obecny w formie transcendentalnego dźwięku, który jest równie potężny jak sam Pan. Śri Chaitanya Mahaprabhu wyraźnie oznajmił swoje Shikshashtakam, że święty imię Pana ma wszystkie moce Pana i że wyposażył on swoje niezliczone imiona w tę samą moc. Każdy może intonować święte imię z uwagą i czcią odpowiednio do swojego przekonania, jako że nie ma jakichś ścisłych reguł co do czasu i miejsca. Pan jest tak łaskawy, że może on być obecny przed nami w formie transcendentalnego dźwięku, ale na nieszczęście nie mamy żadnego smaku do słuchania i gloryfikowania imienia i czynów Pana. To, jak rozwinąć smak do słuchania i intonowania świętego dźwięku, zostały już przedyskutowane uprzednio. Smak ten zyskuje się za pośrednictwem służby dla czystego bhakti Pana. So, Śrīla Prabhupāda is the pure devotee, and he's giving everyone opportunity to serve him. Śrīla Prabhupāda jest czystym wielbicielem i daje każdemu możliwość służenia mu. I personally saw how Prabhupāda was going to a great length to engage us somehow or other in his service. Ja osobiście doświadczyłem tego, widziałem to, jak Śrīla Prabhupāda podejmował się wielkiego wysiłku, trudu, by każdego z nas zaangażować w transcendentalną służbę dla Pana. Especially, he was encouraging us to preach, to talk to people about Krishna. I w szczególności zachęcał nas, byśmy nauczali i mówili ludziom o Krishna. Lord Chaitanya also stresses on this point. Whoever you meet, talk to them about Krishna. Czytanie Mahaprabhu także podkreśla ten punkt. Kogokolwiek spotkasz, mów mu o Krysznie. The Lord is reciprocally responded to his devotees. When he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Only a very few men want to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna will help in all respects. Pan odwzajemnia się swoim bhaktom i kiedy widzi on, że bhakta jest całkowicie szczery w swoim dążeniu, aby otrzymać pozwolenie napełnienie transcendentalnej służby dla Pana i gorąco pragnie, aby słuchać o Panu, wtedy Pan działa z wewnątrz serca wielbiciela w taki sposób, że może on bez trudu powrócić do Boga. Tylko bardzo niewielu pragnie powrócić do Boga, ale każdemu, kto pragnie do Niego przyjść, Krishna pomaga pod każdym względem. So why we're not eager to go back to Godhead? Because we think we have an advantage here in this world. We're coming from a good country, we're educated, we're beautiful body or beautiful face, and we have money in the bank. So, well, why should we want to give up this? We have such an advantage here. Dlaczego nie chcemy wrócić do domu do Boga? Ponieważ uważamy, że mamy tutaj tak wiele korzyści w tym świecie. Ktoś może być urodziwy, piękny, bogaty, ma dobrą edukację i myśląc, że mamy tak wiele korzyści, nie mamy tego pragnienia, żeby wrócić do domu do Boga. Therefore, Govinda Das prays in his wonderful bhajan, Bhajure Mana, that what is the advantage of all our wealth and family and friends? And this life is tottering like a drop of water on a lotus petal. At 1 minute, it can be finished. I w tej pieśni Bhajure Mana, Govinda Dasa, on tam śpiewa, że jaka jest korzyść z czyjegoś bogactwa, piękna, członków rodziny, że to wszystko jest tak nikłe jak kropla wody na płatku lotosu. This requires a little intelligence to see the actual reality.
I to wymaga odrobiny inteligencji, żeby zobaczyć rzeczywistość. 99.99% of the people think that this world is a reality. There's nothing beyond it. It's all happening by chance, and therefore they become mad to try to enjoy sense gratification. 99.9% ludzi na tym świecie uważa, że nie ma nic poza tym światem, że to jest wszystko we wszystkim i że celem życia jest cieszenie się, zadowolenie zmysłów. Oh, therefore, the first, one of the first important qualifications, we have to admit that we're in an awkward position. We're not so wonderfully situated that at any moment there can be a tornado or something and then we're finished. I dlatego jedną z takich ważnych kwalifikacji jest to, byśmy wiedzieli, że jesteśmy tutaj w zacofanej pozycji, że nie mamy takich dużych kwalifikacji, że w każdym momencie to wszystko może się skończyć. Therefore, that verse is there. Paramparam natesham, that at every step there's danger in this world. Especially Prabhupada said, we're on the highways, we take our car out. Who knows what will happen? Is somebody crazy from the other lane can fall asleep or whatever, come across and kill you. So we should never be complacent and thinking, oh, now we're nicely situated. Dlatego też jestem wesel, który mówi, że na każdym kroku może spotkać nas jakieś nieszczęście. Śla Prabhupada także podaje przykład, że ktoś jedzie na przykład na autostradzie i w każdym momencie może stać się wypadek i stracimy życie. I dlatego nie powinniśmy być samozadowoleni z naszej sytuacji. There is no nice situation in the material world. There's simply wet stool and dry stool. We think, oh, this is very nice, but it's simply stool. Nie ma dobrej sytuacji w tym materialnym świecie. To jest porównywane do suchych i mokrych odchodów. Ktoś może się pyta, komuś się może wydawać, czy to jest dobre, czy niedobre, ale tak naprawdę to wszystko jest jedna strona odchodów. Krishna certifies certification, like with a public, you go to a public, what's it called, accountant, they certify, yes. Krishna certifies that this is a place of suffering, place of misery, but we think, no, no, I'll be happy here. I Krishna to potwierdza, daje pewnego rodzaju certyfikat, że to jest miejsce cierpienia, ale my nadal myślimy, że my możemy być tu szczęśliwi. What is that happiness? The real happiness is that we get in the material world. We take pleasure out of depriving Krishna of his right to enjoy us. A czym jest to tak zwane szczęście, że my w tym świecie materialnym chcemy czerpać szczęście z tego, co... I'm sorry, can you repeat that sentence? Yeah, that we don't allow Krishna to enjoy us. Że nie pozwalamy, żeby Krishna się nami cieszył. Our constitutional position is we're meant to be enjoyed by Krishna. Naszą konstytucjonalną pozycją jest to, byśmy mogli, żeby Krishna mógł się nami cieszyć. But we deny that him that right. Ale my pozbawiamy go tego prawa. And we say, no, I'm not going to cooperate with you. I'm not going to surrender to you. And in this way, we take pleasure out of being defiant. Ale my mówimy, nie, ja nie będę z tobą współpracował, nie podporządkowuję się tobie. I w ten sposób my zabieramy jemu tą możliwość. This is our pleasure here in the material world. I to jest nasza tak zwana przyjemność w tym świecie materialnym. One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. Material sins are products of our desire to lord it over material nature. It is very difficult to give up such desires. Women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path back to Godhead. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of deliberation. But when one is helped by the Lord himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. Nikt nie może przyjść do Królestwa Boga, dopóki nie oczyści się całkowicie ze wszystkich grzechów. Materialne grzechy są produktem naszych pragnień, aby panować nad materialną naturą. Bardzo trudno uwolnić się od takich pragnień. Kobiety i bogactwo są bardzo trudnymi problemami dla bhakty robiącego postęp na ścieżce powrotu do Boga. Wielu stalowych ludzi w linii służby oddania padło ofiarą takich ponęt i w ten sposób zeszło ze ścieżki wyzwolenia. Ale kiedy Pan Sam udziela komuś pomocy, cały proces staje się bardzo łatwy i dzięki boskiej łasce Pana. So women and wealth. We're not against women and wealth, but if we use them in Krishna's service, there's no problem.
Więc kobiety i bogactwo. Nie jesteśmy przeciwni kobietom czy bogactwu. I jeżeli użyjemy tych rzeczy w służbie oddania, to nie ma problemu. But if we use them separately from Krishna, then we get implicated. Ale jeżeli używamy tego w odseparowaniu od Kryszny, wtedy się uwikujemy. To become restless in the contact of women and wealth is not astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his actual position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbance. And gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. Bycie niespokojnym w kontakcie z kobietą i bogactwem nie jest czymś zadziwiającym, jako że żywa istota obcowała z tymi rzeczami od czasów praktycznie pamiętnych. Potrzeba więc trochę czasu, aby wyleczyć się z tej obcej natury. Ale jeśli ktoś zaangażowany w słuchanie uchwał Pana stopniowo uświadamia sobie swoją rzeczywistą pozycję. Przez łaskę Boga taki bhakta zyskuje wystarczająco siły, aby obronić się przed stanami niepokoju i stopniowo wszelkie elementy będące przyczynami niepokoju zostaną wyeliminowane z jego umysłu. The majority of people, the vast majority of people think that this is just natural to be disturbed and we can't do anything about it. Większość ludzi uważa, że jest to rzeczą naturalną, by być niepokojonym i nie można z tym nic zrobić. And they don't try to make a solution. I nie starają się zrobić żadnego rozwiązania. But there's a great opportunity now. We have this human form of life. Everything is favorable. We've come in contact with the pure devotee, Srila Prabhupada. We can finish up our business and qualify to enter the spiritual world. Ale teraz mamy wielką możliwość, posiadamy tą ludzką formę życia i możemy stać się kwalifikowani, żeby zakończyć ten interes tutaj i wejść do Królestwa Boga. We should strike where the iron is hot. Powinniśmy uderzać, gdy żelazo jest gorące. Everything is favorable, but we have to take advantage of it. Wszystko jest korzystne, ale należy właściwie z tego skorzystać. It's like we give the example of the lion. He's the king. But he has to go out and hunt. The food doesn't just come into his mouth. Tak jak podajemy przykład lwa, on jest królem, ale nadal musi polować, jedzenie samo nie przychodzi do jego buzi. So we have to take the advantage of hearing from the pure devotee, and then everything else will follow. I dlatego musimy skorzystać z tego, żeby słuchać od czystego wielbiciela i wtedy wszystko inne będzie za tym podążać. Yeah, this verse is stressing on this point. That by hearing from the pure devotee, all desire for material enjoyment from the heart will be cleansed away. I ten werset o tym mówi, że poprzez słuchanie od czystego wielbiciela oczyszcza to oczyszcza spragnienia materialnej przyjemności bhakty, kto zwinął pragnienie do słuchania jego przekazów. We don't have to go to the Himalayas or practice some austere process. Just simply regularly hear this message. Without adding or subtracting. Nie musimy udawać się do Himalajów, wykonywać jakieś srogie pokuty. Wystarczy, żeby szczerze słuchać tego przekazu i to będzie wystarczające. Just like you're all doing now. Tak jak wy teraz to robicie. How many people here? 20 people. So you're all making progress simply by hearing. Teraz 20 osób robi postęp po prostu słuchając. But before we used to have 30 people. So you see, it's not so easy. Even it's free. No, we're not charging anything, but people lose interest. Wcześniej na sumie było 30 osób, ale widzimy nawet, że to jest za darmo, a tak czy inaczej, ludzie tracą interes. Text 18. Nasta prayesa bhajresu nicham bhagavati sevaya bhagavati utama shloke bhakti bhavati naishtaki. Translation. By regular attendance in the class on the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental song, is established as an irrevocable fact.
Tekst 18. Przez regularne słuchanie Bhagavatam i przez pełnienie służby dla czystego Bhakty, wszystko to, co kłopotliwe dla serca, jest prawie całkowicie zniszczone i służba miłości dla osoby Boga, który jest wysławiony w transcendentalnych pieśniach, zostaje ustanowiona jako nieodwołalny fakt. Prabhupada's purport. Here is the remedy for eliminating all inauspicious things within the heart, which are considered to be obstacles on the path of self-realization. The remedy is the association of the Bhagavats, Bhagavatas. There are two types of Bhagavatas, namely the book Bhagavat and the devotee Bhagavatat. Both Bhagavatas are competent remedies, and both of them, or either of them, can be good enough to eliminate the obstacles. A devotee Bhagavat is as good as the book Bhagavat because the devotee Bhagavat leads his life in terms of the book Bhagavat, and the book Bhagavata is full of information about the personality of Godhead, and his pure devotees are also Bhagavatas. Bhagavat book and Bhagavat person are identical. Znaczenie. Zostało tutaj podane lekarstwo na wyeliminowanie z serca wszystkich niepomyślnych rzeczy, które są uważane za przeszkody na ścieżce samorealizacji. Tym lekarstwem jest obcowanie z Bhagavata. Są dwa typy Bhagavata, mianowicie książka Bhagavata i wielbiciel Bhagavata. Zarówno jedno, jak i drugie jest kompletnym środkiem i każde z nich może być wystarczająco dobre, aby wyeliminować przeszkody. Wielbiciel Bhagavata jest tak dobry jak książka Bhagavata, ponieważ wielbiciel Bhagavata żyje według zasad książki Bhagavata. A książka Bhagavata jest pełna informacji o osobie Boga i jego czystych wielbicielach, którzy są również Bhagavatami. Książka Bhagavata i osoba Bhagavata są identyczne. Mother Zoya, who is that pretty girl you have with you? Mataji Zoya, kim jest ta dziewczynka, która z tobą tam jest? To moja wnuczka Victoria. Oh. It's her granddaughter. Her granddaughter. How old is she? Ile ma lat? How old is she? Teraz proszę. Сколько тебе лет? Не говори. Семь. Seven. Не сбылось. Uh-huh. Thank you for coming to class. Dziękuję za pojawienie się na wykładzie. Okay. The devotee Bhagavat is a direct representative of Bhagavan, the personality of Godhead. So by pleasing the devotee Bhagavat, one can receive the benefit of the book Bhagavat. Human reason fails to understand how by serving the devotee Bhagavat or the book Bhagavat, one gets gradual promotion on the path of devotion. But actually, these are facts explained by Sri Naradev, who happened to be a maidservant's son in his previous life. The maidservant was engaged in the menial service of the sages, and thus he also came in contact with them. And simply by associating with them and accepting the remnants of food stuff left by the sages, the son of the maidservant got the chance to become the great devotee and personality, Sri Naradev. These are the miraculous effects of the association of the Bhagavatas. And to understand these effects practically, it should be noted that by such sincere association of the Bhagavatas, one is sure to receive transcendental knowledge very easily, with the result that he becomes fixed in devotional service of the Lord. The more progress is made in devotional service under the guidance of the Bhagavats, the more one becomes fixed in the transcendental loving service of the Lord. The message of the book Bhagavat, therefore, have to be received from the devotee Bhagavat. And the combination of these two Bhagavatas will help the neophyte devotee to make progress on and on. Wielbiciele Bhagavata są bezpośrednimi reprezentantami Bhagavana, osoby Boga. Tak więc przez zadowolenie wielbiciela Bhagavata można otrzymać łaskę książki Bhagavata. Ludzka logika zawodzi tutaj, jeśli chodzi o zrozumienie, jak przez służbę dla wielbiciela Bhagavata czy książki Bhagavata można zgodzić się na ścieżce służby oddania. Ale fakt ten został wyjaśniony przez Srila Naradadeva, który był synem służącej w poprzednim życiu. Służąca ta była zaangażowana w posługi dla mędrców i tym sposobem również i Narada mógł wejść w kontakt
z nimi. I po prostu przez obcowanie z nimi i przyjęcie resztek pożywienia pozostawionego przez mędrców, syn służący otrzymał szansę stania się wielkim baktą i osobistością znaną pod imieniem Srila Naradadeva. Takie są oto cudowne skutki obcowania z Bhagavatami. I aby zrozumieć te skutki praktycznie, powinno się wziąć pod uwagę to, że przez takie szczere obcowanie z Bhagavatami bez trudu można otrzymać wiedzę transcendentalną z takim rezultatem, że rozwija się przywiązanie do służby oddania dla Pana. I tym większy postęp, ktoś uczynił służby oddania pod kierunkiem Bhagavatów, tym bardziej przywiązuje się on do transcendentalnej, miłosnej służby oddania dla Pana. Zatem przykazy książki Bhagavata muszą być otrzymywane od wielbicieli Bhagavata, a kombinacja tych dwóch pomoże początkującemu bhakcie czynić pozostanny postęp. Yes, and we can measure ourselves how we're making progress in spiritual life. I w ten sposób możemy sami sprawdzić odnośnie siebie, jak robimy postęp w życiu duchowym. The first thing we'll see is that we're losing attraction for chewing the chewed for sense gratification. Pierwszą rzeczą jest to, że tracimy atrakcję do przeżywania przeżytego, czyli zadowolenia zmysłów. What is this sense gratification? It doesn't satisfy. It's here today, gone tomorrow. So why are we running after it? A czym jest zadowolenie zmysłów? Ono nie daje satysfakcji, jest teraz i jutro już go nie ma. Lord Buddha mentions that the sense gratification comes like the lightning flashes. It'll come according to our destiny. We're going to get some sense gratification. And according to our destiny, we're going to get some sense misery. We don't run after the misery, but it comes to us. So why do we have to run after the so-called pleasure? I Pan Budda objaśnia to, że zadowolenie zmysłów jest jak pojawianie się błyskawicy, że te wszystkie przyjemności czy nieszczęścia, które przychodzą, są właśnie ta błyskawica, niezależnie od tego, co robimy, to się i tak pojawi w naszym życiu, więc nie ma sensu uciekania od tego nieszczęścia, więc po co także gonić za tym szczęściem? According to what we deserve, is going to come, good or bad. W zależności od tego, co zasługujemy, to przyjdzie do nas coś dobrego albo złego. So instead of trying to increase the good opportunity for sense gratification, if we use our time, valuable time, instead in serving Krishna, then we'll be able to transcend this problem. I jeżeli zamiast tego, by się starać gonić za zadowolenie zmysłów, ten czas przeznaczymy dla służenia Krysznie, wtedy będzie dla nas to pomyślne. So we can measure from the negative point. We no longer attracted going to the cinema, naked dance, something. I możemy z tej negatywnej strony zobaczyć, że nie czujemy atrakcji, by udawać się do kina i tak dalej. And on the positive side, we like to come in the kirtan. We like to discuss this philosophy. We like to hear Srimad Bhagavatam. A z pozytywnej strony lubimy uczęszczać na kirtan, dyskutować filozofię, słuchać Srimad Bhagavatam. So in this way, we can measure our own progress. W ten sposób możemy zmierzyć nasz własny postęp. And if we're not making progress, it means we're doing something wrong. A jeżeli nie robimy postępu, znaczy, że robimy coś niewłaściwie. And then we should seek help from Guru Sadhu. I powinniśmy wtedy szukać pomocy od Guru Sadhu. Text 19. Tadarajastamo bhava kamalobastaya yaschaye chaitya eta anavidham stitam sattve prasidati. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire and hankering disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and becomes completely happy. Tekst 19. Skoro tylko nieodwołalna miłosna służba zostaje ustanowiona w sercu, skutki gór natury ignorancji i pasji, takie jak pożądanie, pragnienie i tęsknota, znikają z serca. Wtedy bhakta wznosi się do platformy dobroci i osiąga pełnię szczęścia. So everyone wants to be happy, that's a fact. But why we don't find it? Because we're looking on the wrong side.
I każdy chce być szczęśliwy, to jest fakt, a dlatego, dlaczego tego nie znajdujemy, ponieważ patrzymy w złą stronę. We have to create a spiritual atmosphere and keep ourselves in that atmosphere, then we can be happy. Even if there is a difficulty, we'll find happiness. Musimy stworzyć duchową atmosferę i wtedy w tej atmosferze odnajdziemy szczęście, nawet jeżeli pojawią się jakieś trudności. And we'll be able to see that the so-called unhappiness is temporary, so why I won't be so much disturbed by it. I wtedy zobaczymy, że to tak zwane nieszczęście jest tymczasowe, więc dlaczego jestem tak bardzo tym niepokojony. And I'll learn how to tolerate and go on with my service. I nauczę się to tolerować i kontynuować moją służbę. Otherwise, nobody can find peace in this world. W innym wypadku nikt nie będzie w stanie znaleźć pokoju w tym świecie. The Bible also says it's a valley of tears. I także to mówi Bhagavata, że to jest taka jakby dolina łez. A little bit of relief is there and then we think, oh, now I'm happy. Jest tam troszkę ulgi i myślimy, o, teraz jestem szczęśliwy. Just like we may be very cold, then we put on a warm coat and say, oh, now I'm happy. Tak jak gdy czujemy troszkę zimno i ubierzemy ciepły płaszcz i myślimy, o, teraz jestem szczęśliwy. So this is what passes for happiness. We just get relief from the trouble and then we feel happy. I to właśnie definiuje szczęście, że jest, mamy trochę ulgi od niepokoju i wtedy mówimy, że jesteśmy szczęśliwi. But the natural condition is troublesome. Ale naturalna kondycja jest pełna niepokoju. When we're born, we're in trouble, we're crying, the mother is in pain. When we die, we're in trouble. In between, we're flapping, thinking, oh, now I'm happy. Gdy jesteśmy młodzi, płaczemy, mamy kłopoty, wtedy matka płacze, później są kłopoty także podczas życia i na końcu także, gdy później troszkę nam mamy ulgi, to myślimy, że jesteśmy szczęśliwi. Report, a living being in his normal constitutional position is fully satisfied in spiritual bliss. The state of existence is called Brahma Bhuta or Atmanandi, or the state of self-satisfaction. This self-satisfaction is not like the satisfaction of the inactive fool. The inactive fool is in the state of foolish ignorance, whereas the self-satisfied Atmarami is transcendental to the material state of existence. This stage of perfection is attained as soon as one is fixed in irrevocable devotional service. Devotional service is not inactivity, but the unalloyed activity of the soul. Znaczenie, żywa istota swojej konstytucjonalnej pozycji jest w pełni zadowolona ze swojej duchowej rozkoszy. Ten stan istnienia nazywany jest Brahma Bhuta albo Atmanandi, czyli stanem samozadowolenia. To samozadowolenie nie jest bynajmniej zadowoleniem biednego głupca. Bezczynny głupiec pozostaje w stanie głupiej ignorancji, podczas gdy zadowolony w sobie Atmanandi jest transcendentalny do materialnego stanu egzystencji. To stadium doskonałości jest osiągane z chwilą, gdy ktoś ostatecznie utwierdza się w nieodwołalnej służbie oddania. Służba oddania nie jest biernością, jest ona czystą aktywnością duszy. The soul's activity becomes adulterated in contact with matter, and as such, the disease activities are expressed in the form of lust, material desire, hankering, inactivity, foolishness, and sleep. The effects of devotional service become manifest by complete elimination of these effects of passion and ignorance. The devotee is fixed at once in the mode of goodness, and he makes further progress to rise to the position of Vasudeva, or the state of unmixed Suda or Sudasattva. Only in this Sudasattva state can one always see Krishna eye to eye by dint of pure affection for the Lord. Czynności duszy stają się fałszywe w kontakcie z materią. Takie chore czynności duszy manifestują się w formie pożądania, pragnienia, tęsknoty, bezczynności, głupoty i snu. A kompletna eliminacja tych skutków pasji i ignorancji jest manifestacją skutków służby oddania. Bhakta zostaje od razu usytuowany w głównie dobroci i robi on dalszy postęp, aby wznieść się do pozycji Vasudeva, czyli stanu niezmąconej sattva, czyli śuddha sattva. Tylko w tym stanie śuddha sattva można zawsze widzieć Krishnę twarzą w twarz dzięki czystemu uczuciu dla Pana. A devotee is always in the mode of unalloyed goodness, therefore he harms no one. But the non-devotee, however educated he may be, is always harmful. A devotee is neither foolish nor passionate. The harmful, foolish, and passionate cannot be devotees of the Lord.
however they may advertise themselves as devotees by outward dress. A devotee is always qualified with all the good qualities of God. Quantitatively, such qualifications may be different, but qualitatively, both the Lord and the devotees are one and the same. Bhakta jest zawsze w gumie czystej dobroci, dlatego też nie szkodzi on nikomu. Ale abhakta, niewielbiciel, jakkolwiek wykształcony by nie był, jest zawsze szkodliwy. Bhakta nigdy nie jest głupi czy porywczy. Szkodliwi, głupi i porywczy nie mogą być bhaktami Pana, chociaż mogą oni pozować na bhaktów przez zewnętrzny strój. Bhakta jest zawsze wykwalifikowany we wszystkie dobre cechy Boga. Ilościowo takie kwalifikacje mogą być różne, ale jakościowo zarówno Pan, jak i jego bhakta są jednym i tym samym. Therefore we sing every morning Shakshat Hari, that Srila Prabhupada, or the pure devotee, he's as good as Hari. How is it? Because qualitatively, he has all the qualities that God has. Of course, God is great and he's small. I dlatego każdego ranka śpiewamy Sakshat Hari, że mistrz duchowy Śla Prabhupada jest tak dobry jak sam Bóg. Oczywiście oni są, mistrz duchowy ma takie same cechy jak Pan, ale w znikomej ilości. So we see that this section of the Bhagavad Gita is very good. Widzimy, że ta sekcja Bhagavatam jest bardzo dobra. So much important instructions are here. Jest tutaj tak wiele ważnych instrukcji. To keep us on the path of devotion. By utrzymać nas na ścieżce oddania. Therefore, we don't agree with the professional Bhagavat reciters who immediately go to the 10th canto. They want to make profit out of what they think is Krishna's, you know, enjoying with the gopis. I dlatego nie zgadzamy się z profesjonalnymi recytatorami Bhagavatam, którzy od razu skaczą do 10 kanto i opisują te miłosne rozrywki między Kryszną i Gopi. But as long as we have material desire and lust hankering, we can't appreciate the rasa dance. Ponieważ tak długo jak mamy materialne pragnienia, pożądanie, te różne tęsknoty, nie będziemy w stanie docenić tańca rasa. Therefore, we should take Bhagavatam from the beginning and applied in our life. Dlatego powinniśmy wziąć Śrimad Bhagavatam od samego początku i stosować to w naszym życiu. And don't be anxious to jump ahead and think, oh, now I'm a gopi. I nie być takim chętnym, by skakać do przodu i myśląc, o, teraz jestem gopi. Step by step, we can find out what is our rasa. Krok po kroku możemy znaleźć, jaką mamy rasę. But we shouldn't be too eager to find that out before we're qualified. Ale nie powinniśmy być tak chętni, żeby się o tym dowiedzieć, dopóki nie będziemy kwalifikowani. If we're too eager, it's a bad sign. Jeżeli jesteśmy zbyt chętni, to jest to zły znak. Just like a child, or a 10-year-old boy, if he's very interested in sex life, you think, well, why? He can't understand sex life because he's not mature. Tak jak chłopiec 10-letni, jeżeli interesuje się bardzo życiem seksualnym, to możemy sobie myśleć, z nim jest coś nie tak, ponieważ on nie może się, nie zrozumieć im życie seksualne, ponieważ nie jest w stanie się tak tego doświadczyć. Jak stanie się dojrzały, będziemy mogli wyjaśnić, co to jest. Similarly, if we're not mature, but we want to experience what the gopis feel like and what Radharani feel like, it's not a good sign. I podobnie, jeżeli nie jesteśmy dojrzali i będziemy sobie próbować wyobrazić, co czują gopi, co czuje Radharani, to nie jest to dobry znak. First come to the point of understanding. We're not this body, we're spirit soul. And our constitutional position is to serve the pure devotee and Krishna. Najpierw powinniśmy dojść do punktu, że nie jesteśmy tym ciałem, jesteśmy duszą i naszą konstytucjonalną pozycją jest służenie Krishnie. Text 20. Evam prasana manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate, thus establishing the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord, gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association.
Tekst 20. Tak oto osadzony w czystej dobroci człowiek, którego umysł został ożywiony przez kontakt ze służbą oddania dla Pana i który wolny jest od wszelkich związków z materią mukti, osiąga pozytywną naukową wiedzę o osobie Boga. In Bhagavad Gita 7.3 it is stated that out of many thousands of ordinary men, one may be fortunate enough to endeavor for perfection in life. Mostly men are conducted by the motives of passion or ignorance, and thus they are engaged always in lust, desire, hankerings, ignorance, and sleep. Out of many such men, man like animals, there is actually a man who knows the responsibility of human life and thus tries to make his life perfect by following the prescribed duties. And out of many thousands of such persons who have attained success in human life, one may know scientifically about the personality of Godhead Sri Krishna. In the same Bhagavad Gita 18.55, it is also stated, knowledge of Sri Krishna is understood only by the process of devotional service. Bhakti Mam, Bhakti Yoga. What is that verse? Mamsha Yogya Bicharina, Bhakti Yoga Visevita. The very same thing is confirmed here in the word, in the above words. No ordinary man or even one who has attained success in human life can know scientifically or perfectly the personality of Godhead. Perfection of human life is attained when one can understand that he is not the product of material matter, but is in fact spirit. And as soon as one understands that he has nothing to do with matter, he at once ceases his material hankerings and becomes enlivened and spiritual as a spiritual being. This attainment of success is possible when one is above the modes of passion and ignorance, or in other words, when one is actually a Brahmin by qualification. A Brahmin is the symbol of Sattva-guna, or the mode of goodness, and others who are not in the mode of goodness are either Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, or less than the Sudras. The Brahminical stage is the highest stage of human life because of its good qualities. So one cannot be a devotee unless one is at least qualified as a Brahmin. The devotee is already a Brahmin by action, but that is not the end of it. As referred to above, such a Brahmin has to become a Vaishnava, in fact, to be actually in the transitional stage. A pure Vaishnava is a liberated soul, and he is transcendental even to the position of a Brahmin. In the material stage, even a Brahmin is also a conditioned still soul, because although in the Brahminical stage, the concept of Brahman or transcendence is realized, scientific knowledge of the Supreme Lord is lacking. One has to surpass the Brahminical stage and reach the Vasudeva stage to understand the personality of Godhead, Sri Krishna. The science of the personality of Godhead is the subject matter for study of the postgraduate student in the spiritual life. Foolish men or men with a poor fund of knowledge do not understand the Supreme Lord, and they interpret Krishna according to their respective whims. The fact is, however, that one cannot understand the science of the personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes, even up to the stage of a Brahmin. When a qualified Brahmin actually becomes a Vaishnava in the enlivened stage of liberation, he can know what is actually the personality of Godhead. Znaczenie. Bhagavad Gita 7.3 oznajmia, że spośród wielu tysięcy zwykłych ludzi może jeden szczęśliwy człowiek dążyć do doskonałości w życiu. Większość ludzi jest prowadzona przez guny pasji i ignorancji i tym sposobem ulegają oni żądzy, pragnieniom, tęsknotom i ospałości. Spośród wielu takich zwierzętom podobnych ludzi może jeden zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności ludzkiego życia i wskutek tego próbuje on uczynić swoje życie doskonałym przez przestrzeganie przepisanych obowiązków. A spośród wielu tysięcy takich ludzi, którzy w ten sposób osiągnęli sukces w ludzkim życiu, może jeden posiada naukową wiedzę o sobie Boga, Śri Krishnie. W tej samej Bhagavad Gita 18.55 jest również powiedziane, że naukowa wiedza o Śri Krishnie jest możliwa do zrozumienia tylko przez służbę oddania Bhakti Yoga. I to też mówi werset Mamcheva Bicharina Bhakti Yoga Nasevate. To samo zostało tutaj powiedziane w mniejszym wersecie. Żaden zwykły człowiek, czy nawet ktoś, kto osiągnął sukces w ludzkim życiu, nie może poznać naukowo czy doskonale osoby Boga. Doskonałość ludzkiego życia jest osiągana z chwilą, gdy rozumiemy, że nie jesteśmy produktem materii, ale w rzeczywistości jesteśmy duchem. I skoro tylko pojawi się to zrozumienie, że nie mamy nic wspólnego z materią, kładzie ono od razu kres materialnym tęsknotom i tak oto stajemy się ożywieni jako istoty duchowe.
Osiągnięcie sukcesu jest możliwe, kiedy ktoś jest usytuowany ponad górami pasji i ignorancji, czyli innymi słowy, kiedy jest rzeczywiście braminem na mocy kwalifikacji. Brahmana, bramin jest symbolem sattwa guny, czyli guny dobroci, a inni, którzy nie są w gunie dobroci, są kszatriami, wajśjami, śudrami, czy mniej niż śudrami. Stadium braminiczne z powodu jego dobrych kwalifikacji jest najwyższym stadium ludzkiego życia. Tak więc nie można być baktą, dopóki nie osiągnie się przynajmniej kwalifikacji bramina. Bakta jest już braminem okay. Przez... I should continue reading? Yeah, continue. Bakta jest już braminem przez samo swoje działanie, ale to nie koniec na tym. Taki bramin musi stać się Vaishnavą, aby rzeczywiście być sytuowany na platformie transcendentalnej. Czysty Vaishnava jest wyzwoloną duszą i jest on transcendentalny nawet do pozycji bramina. W materialnym stadium nawet bramin jest duszą uwarunkowaną, albowiem chociaż zrealizował on braminiczne stadium bramana, czyli transcendencji, to jednak brak mu naukowej wiedzy o najwyższym panu. Należy więc przekroczyć stadium bramińskie i osiągnąć stadium Vasudeva, aby tym sposobem zrozumieć osobę Boga Kryszny. Nauka o osobie Boga jest przedmiotem studiów dla doktorantów w duchowej dziedzinie. Głupi ludzie, czyli ludzie ubogi z osoby wiedzy, nie rozumieją najwyższego Pana i interpretują oni Krysznę odpowiednio do swoich kaprysów. Faktem jest jednak, że nie można zrozumieć nauki o osobie Boga, dopóki nie jest się wolnym od zanieczyszczenia gunami materialnymi, nawet do stadium bramina. Kiedy wykwalifikowany bramin staje się rzeczywiście Vaishnavą, wtedy w takim ożywionym stanie wyzwolenia może on rzeczywiście poznać prawdę o osobie Boga. Okay, any comments, questions? Są jakieś pytania albo komentarze? There is one question from Instagram from Mataji Ludmila. She's asking, does Guru is also choosing his disciple? Pytanie jest, czy Guru także wybiera sobie ucznia? I didn't quite get it. The Guru and the disciple, what? Does Guru choose his disciple? No. Odpowiedź nie. Krishna chooses the guru for the sincere disciple. To Krishna wybiera guru dla szczerego ucznia. He said, by good fortune we meet devotees, and then if we're sincere, Krishna will help us find who is our guru. Jest powiedziane, że dzięki dobrej łasce spotykamy wielbiciela, jeżeli jesteśmy szczerzy, wtedy dostaje nam wybrany guru. So we should pray very sincerely to Krishna. Please make it clear to me who you want me to accept as your representative. Powinniśmy szczerze modlić się do Krishny w ten sposób, że proszę, pokaż mi, kogo mogę wybrać jako twojego czystego, właściwego, czystego reprezentanta. Okay, anyone else? Czy ktoś jeszcze? No questions? What about from Anna? Oh, she has a question. Ja mam question. Pytanie. Nothing. Nie mam? She had one. W Śrimad Bhagavatam 2.2.15 mówi, że umysł można łatwo ograniczyć, zajmujący do rozmyślaniami o lotosowych stopach Pana. Jak to zrobić praktycznie? She's asking about the verse from the Śrimad Bhagavatam. The Śrimad Bhagavatam, second canto. Canto second and verse 15. And this verse is telling 2 to 15, Mataji, 2-2-15. 2-2-15. Mówię, że umysł można łatwo ograniczyć. Zajmujemy się do rozmyślaniami o lotosowych stopach Pana. This verse is telling that mind can be easily controlled if it is meditating about the lotus feet of the Lord. Jak to zrobić praktycznie? He's saying, the verse is saying we can control the mind if we meditate on the lotus feet of the Lord. Is that right? Yes. Okay, go ahead. What else?
I co jeszcze tam jest tym, Mataji chciał zapytać? So that's true, yeah, we agree. Ja mam trzy pytania. She has three questions. Okay, one at a time. To jeden na razie. But her first question was how to achieve it in practice. Yeah. How to achieve it in practice is do something for the Lord. Then you'll be thinking about him. You'll be saying, well, why am I here? Oh, I'm here because Krishna wants me to do this. Krishna wants me to do that. So if you're working for somebody, naturally, you'll think about them. I w praktyce to się osiąga poprzez działanie dla Kryszny. Może myślę, dlaczego ja tu jestem, ale jesteśmy tutaj właśnie w tym celu, żeby coś zrobić. I my osiągamy kogoś działając dla korzyści kogoś. Just like Arjun, because he decided to work for Krishna, so he was always thinking of Krishna. Even he was shooting arrows, he realized, why am I doing this? Because Krishna wants me to do it. He wants me to kill my enemy, and he wants Yudhisthira to be the emperor. So I'm working for Krishna. So if we're working for Krishna, naturally we'll think about Krishna. I podobnie gdy Arjuna był zaangażowany przez Krishna w walczenie, przez strzelanie z łuku, on przez to naturalnie także myślał o Krishnie. Podobnie Yudhisthira był zaangażowany w tą walkę i także myślał o Krishnie. Second question. Jak ważne jest, aby wielbiciele ISKCON brali udział we wszystkich programach świątynnych? I jak być z tym, którzy nie chcą tego robić? How it is important that every ISKCON devotee should take part in the temple program and how to deal with those who don't want to act in this way. Every devotee should take part in what program? ISKCON temple program. Temple program. But spiritual life is always voluntary. Życie duchowe jest zawsze dobrowolne. Ideally, yes. They should take part in the program. Idealnie tak, powinni brać udział w tym programie. Especially those who live in the temple, then the temple authority should put pressure on them to come to the program. Szczególnie jak ktoś mieszka w świątyni, to autorytety świątynne powinny naciskać te osoby, by one brały udział w programie. Sometimes we had a program like that. I was a co-director in Mayapur. So we would tell the boys, if you don't do some service for Krishna, then you don't get any prasadam. Czasami wcześniej, jak byłem współzarządzającym w Mayapur i byliśmy na taki program, że mówiliśmy młodym chłopcom, jeżeli nie będziesz brał udziału w tych programach, to nie dostaniesz prasadam. So at the beginning, there's some duty and the temple authorities have a right to demand that duty, otherwise they probably didn't want the temple to be a place for like a hotel for eating and sleeping. Na początku są jakieś obowiązki, powinniśmy wykonywać te obowiązki. I Śle Prabhupada nie chciał, żeby świątynie stały się takim miejscem, że tam się jedynie je i śpi. But people living outside of the temple, how can we force them? A jeżeli ktoś mieszka na zewnątrz świątyni, jak możemy ich zmusić? So we should try to make it so attractive that they want to come. Powinniśmy postarać się uczynić to tak atrakcyjnym, by chcieli przychodzić. So how do we make it attractive? We have nice class, we have nice kirtan, and we have nice prasadam, then people will be happy to come. A jak to uczynić atrakcyjnym, jeżeli będziemy mieli dobry kirtan, dobre prasadam i programy, wtedy ludzie sami będą chcieli przychodzić. So this is how Prabhupada expanded his movement. Not by force, but by giving us something better. I tak Śla Prabhupada rozszerzył ten ruch, nie poprzez siłę, ale poprzez danie nam czegoś lepszego. And not everybody came. I nie wszyscy tak czy inaczej przyszli. Śrīla Bhakti Siddhānta was telling us that on his last days, he was telling his disciples, don't be discouraged that more people don't take to Krishna consciousness. Śrīla Bhakti Siddhānta, on tak mówił swoim uczniom, żeby nie zniechęcajcie się tym, że dużo osób nie przychodzi do świadomości Kryszny. At least you should save yourself. Przynajmniej postarajcie się uratować samych siebie. And then try your best to encourage others to come, but we can't force them. I staraj się zachęcić innych,
by także przyszli, ale nie możemy nikogo zmusić. And a third question? Tak. Jeżeli nie wiemy, która dusza przyszła do świątyni i kim była w poprzednim życiu, ile lat trzeba świecić, ile lat jeść prasad, czytać szastry, uczyć szloki, aby zostać uznanym za starszego wielbiciela w Iskonie. Ну, чи важна сом лата? Розумієте питання? Бо буває часами, слышиш, коли тобі мовлять, я єстем 25 лат в Ісконі. Але ж ми не знаємо, що за душа прийшла. Вона в тому житті прийшла перший раз, а в попередньому, можливо, вона має więcej praktyki duchowej. I czy ważne są lata? So the question is if how long we should practice, you know, Krishna consciousness to be considered as older devotees, because some other devotees are telling I'm already 25 years in movement like that, and someone may not know that this particular soul has practiced Krishna consciousness in previous life and how advanced one really is. So what's the point? I don't understand the question. Yes, somebody may have been practicing in the last life. Therefore, we measure somebody not by how long they've been a devotee, but how enthusiastic they are to take the process. I to prawda, że ktoś mógł w poprzednim życiu praktykować służbę oddania i nie, my nie mierzymy wielbiciela, ile lat jest teraz w świadomości Kryszny, tylko jak entuzjastycznie podejmuje proces. Then that's the test. If they're very enthusiastic to hear, just like we're learning here, that this is the qualification to be eager to hear the message of the Lord, if they're eager to chant the Maha Mantra, if they're eager to do service, then we should accept that this person is advanced. I właśnie my w ten sposób widzimy, jeżeli ktoś jest chętny do tego, by intonować mahamantrę, słuchać tego przekazu, wykonywać służbę, wtedy mówimy, że tak, ta osoba jest zaawansowana. But if the people who are long time devotees, they may not be humble enough to admit that. But then that's their problem. We should just go on with our service and tolerate their lack of appreciation. Ale jeżeli ktoś, kto jest uznawany za starszego wielbiciela z powodu braku własnej pokory, nie docenia tego, my nie powinniśmy się tym przejmować i tak czy inaczej kontynuować naszą własną służbę. That Lord Chaitanya stressed on being tolerant on our own account. We don't need to be glorified by everybody. Just go on with your service and don't worry about it. Pan Chaitanya podkreślał ten punkt, żeby być tolerancyjnym odnośnie własnego siebie i po prostu kontynuować swoją służbę i nie przejmować się takimi rzeczami. Once I said to Srila Prabhupada, I said, Srila Prabhupada, many of my God brothers don't like me. Pewnego razu powiedziałem Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, wielu moich braci duchowych mnie nie lubi. Prabhupada said, that's all right, I like you. Prabhupada powiedział, to jest w porządku, ja ciebie lubię. So I like you, Anna. Just. Ja ciebie lubię, Anna. Krishna. Krishna. Hare Krishna. So time is up, I think. We'll see you again on Sunday, right? Yes, do zobaczenia w niedzielę, bo już czas się chyba skończył. Srila Prabhupada ki. Jai. Jai. Bhagavatam ki. Jai. 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 Jutro będzie transmisja Vyasapuji z Orlando. Myślę, jutro. Tak, jutro. A co tam Maharaj przyjedzie do Polski? Nie odpisał. Pomówię. Nie napisał, nie odpisał, nie odpisuje na maile. A kiedy on może odpisać? Nie, może po Vyasapuji.
Można się w niedzielę zapytać, możesz Wajszali, wiesz, ładną fryzurę zrobić i uczesać włosy w końcu. Szczyszko, a jak tą teraz misję oglądać? Radaraman Prabhu zrobi link. O 7, tak? Tak, jutro o 19 czasu polskiego. Mhm. A polski 19? 19 Polska. Mhm. A ja mam pytanie. Ten link będzie na mailu? No tak jak zawsze. Mhm. Wydaje mi się, że Zoom. Zobaczymy, bo nie wiem, będę dzwonić do niego. Wczoraj się nie dodzwoniłam do Radaramana, ale może dzisiaj się dodzwonię. Ja mam pytanie, czy tylko jutro my post robimy, albo dwa razy w następnym miesiącu, gdy Maharaj przyjedzie do Warszawy też? Jak to pracuje? No jutro są urodziny Guru Maharaja słoneczne, których zazwyczaj uczniowie nie obchodzą słonecznych urodzin. Więc myślę, że można pościć jutro i 8. Tak naprawdę 8. Nie pomyślałem. Tylko do 12. Tylko do 12. Możemy się spytać Guru Maharaja, jak chcecie, nie? Chcemy. Dobra, no to. Zawsze się pości, tak? Czy jest na Wiasapurze też, tak? Jak jest Wiasapurze? Tak, zazwyczaj na Wiasapurze. Do 12. Uh-huh. Tak, zazwyczaj pościliśmy na Wiasapurze. Ale to pością ucznie, bo... Uczniowie, tak. Jak... Czyli aspirujący też. Działaj. Każdy może pościć. Super. Nie może ucztę ugotować każdy. Gdzie skończyliśmy? Bo ja prasowałam. Ja też prasowałam. Pita. Ubranka. 21 będzie. 21. Dobra, no to co, widzimy się jutro. Tak. Tak. A Maharaj o tym nie wie, prawda? Jeśli przeczytał mojego wczorajszego albo przedwczorajszego, chyba przedwczorajszego... Przedwczorajszego maila, to powinien wiedzieć. No umawia. Ale się umawiał na niedzielę, to chyba nie wie. Nie przeczytał. Może tak, może nie, jak to Kacperek. No tak. Wzorujmy się na Kacperku. Tak. Dobra, może zaraz zadzwonię do Radaramana i niech on rozmawia z Guru Maharajem. Może Maharaj nie chce nas jutro widzieć, tylko w niedzielę. No na pewno, jeżeli jutro wyskoczymy z ofiarowaniami, to już nie będzie chciał drugiej Wiasapurzy. No, ale my nie wyskoczymy jutro z ofiarowaniami, może nie. Co? Możemy śpiewać. Nie. My chcemy uczestniczyć, tak no, wiesz. No wiem. Potańczyć, ja pośpiewać, tort jemy wirtualnie. No dobra, dzwonię do Radaramana i zobaczymy, co z postem. Czy Guru Maharaj odpisze? Mhm. Bo wiesz, jak to było w ubiegłym roku? Też nie dało się pewnych rzeczy zrobić, bo taka była transmisja, a nie inna, nie? Bo były problemy. Bo on transmitował to przez komputer i miał kiepski zasięg. No w ogóle był nie... Poczekajcie, wyłączę nagrywanie.